Dzięki temu zwycięstwu przerwaliśmy marsz hitlerowców. Zatrzymaliśmy ich, opóźniliśmy. Zmusiliśmy do stawienia czoła srogiej zimie. Ale jakim kosztem? Zawsze z łatwością poświęcaliście naszych dzielnych braci. Ich życie naprawdę tak mało dla was znaczyło? Nie mogłem się zadręczać z powodu każdego żołnierza, którego posłałem na śmierć. Wiedzieli, o co toczy się gra, i to dzięki ich męstwu zyskaliśmy niezbędny czas. Witajcie, moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski, to jest kompany of Heroes 2 kampanii radzieckiej. Zima cudów, styczeń 1942 roku, obrzeże Moskwy. Radziecka zima z 1941 roku zmienia wszystkie pola bitwy na froncie wschodnim. Żołnierze Armii Czerwonej o wiele lepiej od swoich wrogów przystosowali się do oblodzonych dróg i oślepiających zamieci śnieżnych. Wehrmacht okazał się kompletnie nieprzygotowany siarczystym Rus, co skutkowało unieruchomionymi czołgami, odciętym zaopatrzeniem, a także tysiącami zamarzniętych ofiar. Surowa zima zabijała żołnierzy obydwu armii, lecz to dzięki niej udało się obronić Moskwę. Popełniliśmy błąd, nie doceniając Rosjan, rozmiarów tego kraju, a także zdradzieckiego klimatu, jaki tam panuje. Rzeczywistość okazała się brutalna. Heinz Guderian, generał Wehrmachtu. Patrzcie, jaką nasi dziadkowie musieli codziennie przebywać drogę do szkoły z ich opowiadań. Możemy tu zamarznąć! Szukajcie po drodze ogniska albo budynków! Kiedyś to padał śnieg, to przynajmniej padało takiej ogromnej ilości. O nie! Tutaj działa mechanika, która już jest bardzo rzadko stosowana ogólnie na szatnych multiplayerach. Że wojska, mamy tutaj, wiecie, wojska tych wszystkich poborowych i tak dalej, inaczej wojska, chodzi o zimę, że mamy tutaj zimę i niestety nasze wojska mogą umrzeć z zimna, jeżeli nie są w budynkach i zabezpieczeniach, a wy niestety nie doszliście, rzućcie w nich pod pałką, weźcie patyk i po prostu rzućcie w nich tym gorącym patykiem. Ogrzejemy się przy tym ogniu. Szkopy się chyba nie obrażą. Sądzę, że nie będą, sądzę, że ci panowie tutaj nie mają nic do gadania. A, na pewno. Jak widzimy, no nie mają nic do gadania. Towarzyści, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie. Odmrażamy sobie tu jaja. Ale przecież hitlerowcy również. Wykorzystamy przewagę, jaką daje nam pogoda i wypędzimy szkopów z okolic Moskwy. Wycofali się na pozycje obronne gdzieś tutaj. Nasi zwiadowcy zajmą pozycję tutaj. Spotkacie się z nimi i udzielicie wsparcia, podkładając ładunki. Nie ma nas wielu, towarzyści. Nie dajcie się zimnu, ani drogowi. No właśnie, ci panowie tutaj nie mają raczej nic przeciwko temu, że sobie troszkę pożyczymy, pożyczymy ogniska. Spowolni nasz atak. Szybciej będzie iść drogami i ścieżkami. O, MG-42. I to za darmo. Weźcie sobie, przyda się. Mam dziwne przeczucie, że może się przydać. Znaczy wiecie, jak to jest, jeżeli macie do dyspozycji mieć albo mieć MG-42 lub nie mieć MG-42. Lepiej to MG-42 mieć po prostu. No bierzcie. Gdzie są ognisko? Tu jest ognisko, okej. To weźcie sobie to tak, zupełnie za darmo sobie weźcie i uciekajcie, proszę, ogrzejcie się, bo za chwilę mi tu zejdziecie, a wtedy nie będziemy mieli żadnych jednostek. Musiała rozbić ich straż przednia, ale gdzie oni się podzieli? Nie wiem. Ale przynajmniej cieplutko w dupę jest. O, jak jest, jak fajnie, jak fajnie. Idą Niemcy! Zasecka! Dobra, chodźcie tu i strzelajcie do nich. Oni za chwilę umrą z głodu. My mamy MG-42, patrzcie, jak to sieczkę robi. Z bliska to po prostu robi. O! Snajperzy! I kobiety! I snajperki! Dobra, teraz wystrzelacie tych. I schowacie się tu. Bo tu jest mam. Znaczy, musimy patrzeć, skąd dokładnie się chronimy. Bo z tego, że tu mamy zielone tarcze, skoro i tak jesteśmy na widoku tych jednostek tutaj, prawda? Wyszelcie ich. O, jak fajnie. Udało się wam, świetnie. Myśleliśmy, że zamarzliście już na kość. Ha, przez taki lekki wiaterek to nawet nie jest mróz. A teraz szybko się ogrzejcie. Dokonacie zwiadu niemieckich pozycji. Dobra, zapiszmy sobie za chwilę. Już można zapisać? Jeszcze nie. Już? Można zapisać, bo chciałbym zapisać po prostu ten etap, bo ci snajperzy mogą nam łatwo umrzeć. Nazwijmy to kampania 1.
Nazwijmy to kampania 1, bo jeżeli nam te wojska tak spadną z rowerka i sobie zrobią głupie kuku. Oj, chwilka, bo mi się tutaj... Już. Bo mi zepsuła się kamerka przez chwilę. Snajperzy są spoko. Powiem wam, że snajperzy są naprawdę spoko. Bo po pierwsze, no, potrafią zlaszatować jakiś oddział, znaczy daną jedną jednostkę w danym oddziale. Ruscy mają jeszcze taką przewagę, że ich snajperzy... Ale się udało, ale zbudowaliście. Tu jest MG42 tak za darmo. A gdyby zrobić ura? Nie chcemy zdradzić swojej pozycji. A kto nie chce zdradzić swojej pozycji? Ja mi wszystko jedno, prawda? Dostajemy na szat znikąd amunicję, plus 10 amunicji, 0 MPR, plus 4 paliwa. O, panowie. Jesteśmy już na wasze rozkazy. Dzień dobry. Unieruchomił szwabskie czołgi. Ładunki pomogą im zachować ten stan. Rozkaz wymarszu. Tylko najprawdopodobniej jak rozsadzimy i rozwalimy, to wtedy zjawią się Niemcy, którzy będą chcieli zobaczyć, co to były za wybuchy, i oni sobie tu podejdą, będą musieli zobaczyć, ocenić i tak dalej. Schowajcie się do domku, schowajcie się, bo mi padniecie i umrzecie i szkoda, żebyście umierali. Chociaż... W pobliżu znajduje się wrogi posterunek. Zastanawia mnie jedna rzecz. Ale sprawdźmy sobie na pomoc flary. Możemy użyć flary. W ten sposób wykryjemy pozycję wroga. Przemieszczamy się. Pokażcie mi to. Flara, działaj! Niemcy są przed nami. Ocieluj. Jeśli się za tę osłonę, podejdziemy w zasięg strzału. Mam plan. Się na miejsce. Ale ja mam dobry plan. Tylko czy my podejdziemy tak daleko? Nie podejdziemy. Wiecie, jak miałem plan, żeby wziąć tego MG42, schować się tu i jeszcze dać ich! Po prostu ja tu nie lubię, misji z zasadzek. Ja bardzo nie lubię misji z typu zasadzka, bo i po prostu to wkurza. Ja się wkurzam, kiedy muszę bawić się w jakieś zasadzki. Co to jest zasadzka? To trzeba wojną, to trzeba po prostu wbijać się i bić. Pyk! To za Aleksieja, świnie! I serio, nic nie usłyszeliście? My przemieszczamy się. Dobra, odpal flarę jeszcze raz. Potrzebny mi snajper. Oświetl mi drogę jeszcze raz. Ja chcę widzieć tutaj, co się dzieje. Musimy wystrzelić tutaj tych MG42, bo oni będą robić na ścieczkę. Może tego wystrzel. Brawo. Nic nie słyszeli. Okej, nic nie widzieli, nic nie słyszeli i nic nie powiedzą. Weszła ta piechota, to możecie się wycofać. Gotowa. Infiltruję. Chowaj się. Ja pierdziu! Wyruszam. Chowaj się. Też się schowaj. To wiecie, to jest taki Assassin's Creed. Jeżeli wyjdzie kiedykolwiek część II wojny światowej, to z pewnością będzie w takich klimatach. Skoro tego właśnie chcecie? Ruszam. Dobra, chowaj się. Musisz cały czas być schowany, bo jak stracisz tylko na chwilę tarczę... Jestem w drodze. Stać. Dobra, stać. Potrzebujecie mnie? Chowaj się i będziemy znowu mieli zasięg. I znowu ich ostrzelamy. I tak cały czas. Likwiduję strzelców KM-ów. Oddać strzał. Gotowa. Dobra, strzelcy KM-ów muszą tutaj polec. Jeszcze raz. On nas nie widzi. On nie ma zasięgu do nas. Znaczy może widzieć, ale chyba nie ma zasięgu. Przyjąłem rozkaz wymarszu. Chowaj się. Wy nie jesteście osłonięci, ciołki! Dobra, jesteście osłonięci, żeby tutaj nikt nie... Ups. Współrzędne przyjęte. Żeby tu nikt nie podszedł. No nic nie, bo dostał, nie wiem, samopałkiem na przykład. Nic, żaden nie widział, co tu się działo. Żaden nie widział. A ile to kosztuje? 60? Wow. Zdejmuje piechurów wroga. Dobra, czyli jeden snajper w ogóle nie trafia, ale drugi snajper potrafi zrobić coś ładnego. Przemieszczamy się. Dobra, tu jesteście osiągnięci. Tylko tu jest gdzieś właśnie ten jeden oddział, który jest KM-em. Powinniśmy go rozwalić jako pierwszego, tak sądzę. Nie, podejdź sobie tak, bo zrobię inaczej. Musimy zrobić żywą flarę. A jeżeli nie rozumiecie, o co mi chodzi z zasadą żywej flary, dlaczego tu jest X? Aha, bo pewnie te jednostki będą wychodzić. Przyjąłem rozkaz wymarszu. Musimy zrobić mechanikę żywej flary. Czyli po prostu musicie być zwiadowcami. Znaczy snajperzy byli zazwyczaj zwiadowcami. Ojojoj. Nie możemy sobie pozwolić na śmierć żadnych ludzi. Potrzebujecie mnie? Tak, potrzebujemy cię, dlatego masz nie umierać. Ojojoj, siomi stąd, poszła. Da. Umrzecie. Zdejmuję piechurów. Natychmiast wyruszam. Czekamy na rozkazy. I pyk, he. Bracia, awansowaliśmy. Dobra, zabić go. Pyk.
Pierwszy strzał. Brawo. No widzicie, to jest taka cicha, cicha rusza. W ogóle ogólnie, same oddziały ogólnie tych snajperów w Związku Radzieckim były dość bardzo skuteczne i bardzo groźne, jeżeli tutaj bardzo nie chcę was skłamać ogólnie. Bo same te oddziały, ludzie, na przykład Związek Radziecki sam dużo im wysłał. Ej! Ogólnie sam Związek Radziecki dużo inwestował w oddziały, które były również kobietami. Dlatego na przykład kiedyś tam, na przykład, nie wiem, jest Battlefield 5. Gra, która mi się bardzo podoba i bardzo bym chciał w przyszłości ją kupić. Ma ogólnie właśnie tam była kobieta w trailerze i ludzie już ogólnie, kobieta, hurdur, co kobieta robi na froncie, przecież kobiety nigdy nie walczyły. Gdzie kobieta by mogła walczyć na froncie II wojny światowej i tak dalej. A okazuje się, że kobieta mogła walczyć, gdyż w Związku Radzieckim samym walczyły. Wiadomo, że to nie jest wojsko alianckie i tak dalej, bo... No szał. Brawo. Może akurat w Związku Radzieckim by tam nie walczyły czy coś, no ale... Znaczy w Związku Radzieckim właśnie walczyły, ale nie walczyły gdzie indziej. No ale tak czy siak, no. Ustalmy sobie jedno, że akurat same kobiety były... Wszyscy w Związku Radzieckim musieli walczyć. Kobiety zazwyczaj były jako sanitariuszki albo właśnie jako snajperki, bo wiadomo, no takie wiecie, sprytne, zwinne, niewinne kobiety. Kto by się tam spodziewał jakąś miłej pani i tak dalej, która... Nie wiem. Kto by się tam mógł spodziewać jakiejś miłej pani, która coś tam pognębi sobie kilku Niemców? Wy tutaj umrzecie z chłodu, wiecie o tym panowie? Ale wy wiecie, że tutaj umrzecie z chłodu i za chwilę umrzecie, po prostu was nie będzie. Za chwilę zrobicie kaput! Co się tak cieszysz, blachcany? Kto się tak cieszy, co? Pokażcie. Ciekawe, jak się tak chowacie. A, bo się w domku teraz chowacie. O kurde, pale. Posterunek jest nasz. Piechota. Doskonale. Dostarczyliśmy wam dodatkowe oddziały. Ruszamy dalej. O, oddziały gwardii, patrzcie. Oddziały gwardii nadchodzą i poborowi. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Wiecie, jak ja ich lubię wzywać. Czas na nas. Zbliż się z wiadowcą do niemieckiego składu paliwa. Okej. Okay. Czyli ja nie wiem. Tak, chyba jakiś. Teraz będzie jakiś ten. Bo tak ścięło trochę grę. Nie, myślałem, że teraz coś nam powiedzą ciekawego, ale nic nam nie powiedzieli ciekawego. Skrzynka z amunicją. Boli mnie to, że wy też musicie podejść, że nic tutaj nie potraficie ciekawego osiągnąć ze sobą. Jedno rozkaz przeniesienia, to możemy zawsze jakąś jednostkę wycofać w ramach odzyskania zapasów, ale przydałoby się znaleźć trochę tych czołgów. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Snajper w drodze. Wiecie, że my możemy przyjąć tego SDKFZ-a? No Jezus Maria, no stało się, łazimy i łazimy, nic tylko łazimy. A co macie? Czołgać się po śniegu. Strzelcy gotowi. Wyruszamy. Strzelcy gotowi, podejdźcie sobie tu. No właśnie chcę. Przyda się żołnierzom. Właśnie to jest dobre, bo ten pojazd... Możesz ruszać czy nie? Możesz ruszać, to troszkę ruszę, że tych saperów, żeby ci go naprawili. Kiedyś ruszysz, to jest jak to zepsute działo z silnikiem. Kiedyś ruszysz, kiedyś rozwalisz, kiedyś zaogarniesz. A teraz jedź. Tutaj oddziały poborowych mogą tutaj sobie postać. Więcej poborowych. A tu, wiecie co musimy szukać? Teraz czołgu. Bo ogólnie powiem wam, o tu jest czołg. Nawet dwa. Nawet dwa czołgi tutaj są. Jeden ładunek i dwa czołgi. To brzmi jak film, brzmi to jak, nie wiem, tytuł jakiegoś filmu fabularnego, przyrodniczego, rodzinnego. Dla zagorzałych historyków w II wojnie światowej. Łań gnaju! Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Musimy tylko coś z tym zrobić. Ja bym przesunął sobie te wojska. Tylko boisz. A wiecie co? My sobie po nie przyjedziemy. My sobie po te wojska przyjedziemy, tylko musimy naprawić silnik. Bo to jest nasz transporter ZKFZ, to jest taka taksówka. To jest jak kiedyś były taksówki nad Marne. Kojarzycie, pewnie pierwsza wojna światowa, bitwa pod Marną, najważniejsza. Jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej. Pierwszej wojny światowej, przepraszam. Pierwszej wojny światowej. I tam ogólnie była bitwa, że tam taksówkami pod Marne było, pod Marną. To wtedy zatrzymali Niemców, ich ofensywę. No i wojna stała się taka, jaka się stała, czyli po prostu, no. Dobra, doładujesz się? Nie możesz się doładować. No, wsiadaj ty. I wsiadaj ty. Będziecie szukać teraz przygód i miłości. Ale przygód i miłości mam na myśli po prostu sprzętu pancernego. A po co mi wy jesteście teraz potrzebni? Siedzieć w tym domu. Musimy znaleźć te tutaj piękne skrytki z paliwem. Tutaj piękne skrytki z... Gdzie mamy te 34? Melduje się. Macie dla nas cel? Macie dla nas cel? Skoro tego właśnie chcecie.
chcecie? Te, chcę tego. O Jezus Maria, i teraz podkuj. Tu mamy czołg. A wy go nie wysadziliście. Tawariś, co z wami jest nie tak? Schowajcie się. Najpierw niech sobie podejdą bliżej. Tu mamy kolejny czołg. Panzer... To są panzerka wageny 4F? One już były w 1942 roku? Na początku 1942 roku. Myślę, że założone wchodziły dopiero później. Ej, jeżeli ktoś się zna teraz na historii sprzętu pancernego. Panzery 4F, znaczy F2 to jest, bo to były F na początku z tam... Z działem tak zwanym taką sulejką. Nie zniszczyłeś tego? Zniszczyłeś to. Hihi. Czy ten czołg na początku nie nazywał się, bo wiadomo, tam było czy tam 4F i te, znaczy 4F, potem 4F1 i F2, bo stworzyli po prostu na tym samym podwozie, na tym samym ogólnie wszystkim, zrobili czołg, który... Zrobili czołg, który po prostu miał lepsze działo i właśnie to KWK 75 mm, 43 rok to chyba był. Ale tutaj błędy historyczne widzimy, a myślałem, że się tego trzymali, tak my... A może mi się coś pomyliło, a może już na początku 1942 roku pod Moskwą już walczyły te czołgi. Bo one były ogólnie, to były takie, wiecie, bardzo powszechne, tak jak pan... One miały to samo działo co Panzer 4G i tym podobne. Odstawcie tu i uciekacie. My musimy teraz jakoś podejść, wiecie jak musimy podejść? Musimy jakoś podejść tak bardzo bezpiecznie, że nic... Aha. Nie zawiedźcie nas! Zastąpicie tych, którzy odeszli przedwcześnie. Ale tu nikt nie odszedł przedwcześnie. Tylko mam tutaj działo, o! Aha, obica pewnie to 34 zniszczyło. Shit! A ty musisz siąść, Nie wiem, chyba jakiegoś Zberyjczyka znaleźli. O kurtka. Możesz strzelić do tego? Tu nie strzelisz, ale moglibyśmy odpalić flarę. Czy pokaże się, jak strzelić flarę, czy nie? Potrzebowałoby się, abyście się nie pokazali, bo to było trochę kapwa. Bo ty będziesz miał zasięg stąd, czy nie? To jest? Zajmij skład paliwa, no przydałoby się. Schowaj się, schowaj się. I jeszcze raz. Podejdź sobie tak bliżej. Bądź niewidzialny. I szał. Uwaga, i jeszcze raz. Panzer szeregi to idą. Trochę tego idzie. Przemieszczamy się. Tylko jak my tutaj powstrzymamy? Potrzebujecie mnie? Da? Ila. Ruszam. Da, towarzysz? Ocieluj. Ocieluj! Jestem w drodze. To nie może trwać. Kontakt daje się na wrogów. Nieee! Dzielna piechota zdobyła się na największe poświęcenie. Nie! Umrzecie tu, ale, ale wam teraz umrzecie za karę, ale wy będziecie teraz zdychać z mrozu. No, już ktoś tam umarł. Nie! Tak się nie robi! Ale tak się po prostu nie robi! Oddziałem mi zabili! To jest smutne! Oni po prostu podeszli, zobaczyli, zastrzelili i poszli. Tak się nie robi. Ale dobra, nieważne. Na razie próbujmy zastrzelić te oddziały, które tutaj siedzą. A teraz sprawy atakują. My tu mamy fajne oddziały, które mogą stać. Tylko, że no... Ja myślałem o tym, żeby zrobić tą taksówkę nad Marną i przetransportować te oddziały. Ale to wkrótce. I strzał. Dobrze, że te snajperki żyją. Przynajmniej będzie jakaś matka, typowa matka radziecka, która będzie potrafiła wychować sobie homo sovieticus. Niezależna kobieta, która straciła męża na froncie. No, no, dobrze. My tu zrobimy szturm na ich pozycję. Tylko boli mi sam fakt, że tu nie ma nigdzie ognisk. Chyba, że ogniska są gdzie indziej. Ej, idźcie przejść. Przejdzie się do... Obstawiam, że tu gdzieś jest czołg. Bo tu na razie widzimy konar drzewa, albo samolotu. Nie, to skrzydło... To jest część samolotu. Ale jakiego samolotu? Jaki to będzie samolot? Rozbity. Bo pamiętajcie Pamiętajcie, jeżeli boicie ktoś z was latać, statystycznie każdy samolot spada na ziemię. Więc latanie samolotami jest bardzo bezpieczne. Piechota strzela w nas pojazd. Potrzebny wam snajper? Dobra, jedź sobie dalej, jedź sobie dalej. A strzelaj. Prrrr. Wy tutaj sobie umrzecie z chłodu. Dobra, zeszczelij, niech sobie z chłodu umrą. Prrrr. Piu.
A to patrz jak tu leżą. Jakiego ma zeza, nie? Dobra, ściągniesz tego, czy nie? Bo co robi ten z DKFZ, to jest żałość. I teraz te oddziały gwardijne będziemy... Różnice parcerny PTRS, o, ale ja bym... Nie wiem, czy oni tu będą mieli czołgi, ja bym zrobił sobie tak. Transporter przyjął rozkaz przejazdu. Stój tutaj, będziesz sobie bronił tego sektoru razem z wami. A tu podjedziemy po kolei nasze taksóweczki. Nasza taksóweczka podjedzie po kolejne oddziały. No jedziecie. Szkoda mi tych snajperów, tak szczerze. Bardzo mi szkoda. Bo ci snajperzy byli spoko. Ale obserwujemy sobie już kolejny posterunek. A przy okazji chciałbym zobaczyć, że tu nie ma nigdzie przypadkowo tego czołgu. Bo gdzieś tutaj muszą być te czołgi, bo wy tutaj stoicie i pilnujecie. Bardzo dobrze wam to wychodzi. Ale, czy tutaj gdzieś... W ogóle wiecie, co wam powiem? Wiecie, ciekawe czy Rosjanie dużo brali nauki, tak jeżeli już mieli to działu snajperów, od pewnego finlandzkiego farmera. Który, jak to było, wiecie jak to było? Kto wygra, czy... Wsiadajcie, słuchaj. Dzień dobry, zapraszamy, pakujemy na front. Wszyscy jedziemy na front. Na razie to szukamy tutaj czołgów. Musimy zniszczyć te czołgi. Ło. Może się schowajcie na razie. Tak, jesteś tu potrzebna. Jesteś matką Polką, to jest typowa matka Polka. Tylko musimy podjechać, wy też zaatakujecie z bliska. To jest taka misja, wiecie, typu taka skradania, więcej skradania. A, okej, czyli tak nie możecie zaatakować. Ale gdybyście zrobili tutaj szturm na ten. Wiecie co, to może się cofnij. Piew! Uwaga, będzie zaraz piew. Piew! A, bo trzeba jeden, a potem zaraz drugi. Piew, on zaznacza cele. Piew. A, widzę, że... Dlaczego ten MG42 nie potrafi przebić z przodu tego? Czyby, nie wiem, ludował nam jakiegoś dodatkowego armora, czy coś? No, piew. Piew. A wy tutaj zamarzacie? Nie, Jezus! Wy na to zamarzacie. My tu nie, ja się nie lubię bawić snajperami. Uwierzcie, dla mnie zabawa snajperami jest nudna po prostu. Ja lubię robić szturm. Czekajcie, zanim podjedziecie się, zanim zrobicie jakąś głupotę, użyjmy chociaż flary i wyszczemy i zobaczmy, co jest w górę. Bo tu, tutaj coś widzę, jakieś dwa pojazdy pancerne. Chwila, jeszcze raz, tutaj widzę sztuga i panzerkampwagen na czwórkę. Oj, komuś się chyba tu umrze. Nie używam się? Wy nie możecie chyba skryptowo umrzeć, jak mi się zdaje. Musimy rozwalić tego z panzerszerkiem. Reszta to przyjdzie jakoś łatwo. A potem wiecie co zrobimy? A wiecie co potem zrobimy? Wjedziemy im po prostu. O! Nie ma litości. Zaszczęście tego z panzerszerkiem. No i jest łatwo. I teraz wjeżdżacie. Surprise, motherfucker! Dzień dobry. Tu mamy... Tutaj mamy 2-4 czołgi. Czy gdzieś jest jeszcze jeden? Tu gdzieś jest jeszcze jeden, dobra, ty umrzesz z chłodu, więc tym się nawet nie interesujemy, chociaż przy takich emocjach to powinien być trochę rozgrzany. No to szaj do tego, tylko gdzie tu mają jeszcze jeden cholerny czołg? Gdzie my go przegapiliśmy? Bo gdzieś tutaj powinien jeszcze być. Jeszcze jeden sprzęt pancerny. A może tu gdzieś się schował? A może tu gdzieś będzie, z tyłu na przykład. O, widzę przy okazji to się zrobi niszczony powoli. Znaczy niszczony ten ZKFZ. Dobra, wiecie co? Nawet mam lepszy pomysł. Możecie jechać i szukać. Mamy te 4, czyli mamy 9. A ja chcę jeszcze jeden, ja chcę wszystkie 9 pojazdów. Przepraszam, widzieli państwo 10 czołga? 10 czołg? Oddział gwardii gotowy. Postań, idź tutaj. Tak samo, wy musicie ich chronić. Wy jesteście oddziały gwardii, który ma chronić saperów. To jest taka bardzo so much important misja. Za rodinu. Za ojczyzny. Za matkę Rosję. Bo tu nie, bo tutaj zniszczyliśmy, prawda? Tu gdzieś mamy oddział saperów jeszcze. A może gdzieś tutaj starcie był czołg, a my go ominęliśmy. O, kolejny jest DKFZ. Cieszy mnie to, niezmiernie. Przy okazji wy też mogli... Wiecie co? Wkurzają mnie te typy, po prostu... Wy zanim cokolwiek tutaj zrobicie, to nie wiem, minie... O, dobra, i strzelać do nich, i strzelać, oni uciekli. Teraz ich wystrzelać. O Jezus, ale i zrobić cieczkę. Musimy ruszać. I teraz. Prrr.
Już? Zniszczyliście ich? Podłóż ładunek tutaj. I później podłożymy to. Ale gdzie jest ten jeszcze jeden... Gdzie jest jeszcze ten jeden oddział? Znaczy, gdzie ten jeszcze jeden czołg? Niech żyje, ona nie żyje. Dobra, wycofajcie się. Nie chcę przyjmować jeszcze punktu, bo nie czy to anuluje nam misję o czołgach. Gdzie ten jeden cholerny czołg? Tu jest rzeka. I tak musimy przyjąć to. Dobra, wycofajcie się, bo ja nie chcę, żeby się tutaj stali. O, heh. Tak trzeba, tak zniszczyli się trochę. SDKF Zeci tutaj stoi. Za mało zasobów. No nie. A to jest was skrzynka z amunicją, tak? Tak czy nie? Nie, to jest MG42. Za dużo flar puszczaliśmy. A tu jest skrzynka z amunicją. Właśnie mówię, że gdzieś ją widziałem. Skądś kojarzyłem. Znów się sprawdziliście. Ale to nie koniec naszej pracy, towarzyści. Nie koniec? Na północnym wschodzie, za rzeką, jest jeszcze co najmniej jeden posterunek. Zwiadowcy muszą uważać. Niemcy na pewno tu będą mieć się na baczności. RKM w gotowości. Oddział z DP28 wyrusza. Taksówki. Proszę mi stąd iść i wsiadamy ci, i wsiadacie wy. Dobra, to się zniszczyło. Jedziecie. Tu jest, odnaleziony. Ale teraz musimy odbić jeszcze jeden posterunek. To jest bardzo... Mówię, to jest... Wkraczam na teren wroga. Tutaj widzimy właśnie, tu już jest CKM. Widzicie? Tu już był ten CKM. A my mamy tylko jeden oddział snajperów. Tak, jeden by robił ze zwiad, a drugi by tam strzelał. Ale możemy... O, nie możemy wezwać nawet większej armii. Szkoda. Czekam na rozkazy. Nudno trochę. Mamy DP28. No dobrze. I musicie się tym chwalić? Co jest, uważacie się za lepszego od innych? Potrzebny wam snajper. Ej, snajpera dostaliśmy. Przemieszczamy się. Melduję się. Dobra. I jak widzicie, jeżeli ktoś kocha, no to jest po prostu, ten odcinek nie jest dla miłośników militaryzacji niemieckiej. Idźcie, aha, bo wypadliście pewnie, to jest jak GTA, jak wysiadasz za szybko z samochodu, to potem tak się turlasz. Gotowa. Gotów na przyjąłem rozkaz wymarszu. Trzeba coś wyburzyć? Shit! Chłopcy tchórze uciekają! Nie będziemy tu sterczeć. Gotowi! Saperzy w gotowości. Gotowości! No to jak mam zniszczyć ten czołg? Ruszać się! No to nieźle, no to niezły czołg się odnalazł. A chciałem go tylko wysadzić. A wy tu uciekliście. Mogę go w sumie... Gdyby miał to oddział gwardyjny, to bym go oślepił. No może tutaj gdzieś będzie, Chwila. Musicie być... Musicie tutaj podejść bliżej. Musimy zrobić zwiad. Musimy jakoś tak podejść, żeby nas nikt nie widział. Dobrze, tak, na przykład... Byłeś dobrze. O, nieźle. Zwierzyna namierzona. Nawet się nie zorientują, skąd padł strzał. Dokładnie, nawet się nie zorientują, że już są martwi. Nie! Osied! Tutaj mamy moździerz. To jak my się z nich możemy przebić? Musimy coś zrobić. Wiecie, co ja zrobię? To mamy SDKFZ tak gdzieś. Tu gdzieś jest SDKFZ i tam pojedziemy. Tylko jak musimy do nich przyjść teraz? Znaczy, przejdziemy na pewno jakoś, ale... Przejmij to. Przejmijcie to. Gdzie jest nasz drugi oddział? Tu jest nasz drugi oddział, ale... Naprawdę nie możemy zniszczyć tego niemieckiego czołgu, bo go nie ma! Uciekł! Podejdź sobie tu szybko. Ocie panie, ale tu by się artyleria przydała, nie? Ale tu by nam się artyleria przydała. A gdybyście nie zrobili szturm? Transporter przemieszcza się. Chyba tu nie mają dział przeciwpancernych, nie? Potwierdzam miejsce docelowe. A może czekajcie, tu, tyk, tyk. Pojazd rusza do walki. Mają tu za to dwie moździerze. Spoko. Transporter przemieszcza się. O, jeszcze od Panzerfausta. Ups. No właśnie, to jest oszczał z Panzerfausta, to trochę zabalało. Nie mamy oddziału inżynierów. RKM w gotowości. Ponoć wasi żołnierze zamarzają. No, trochę. Ich broni ukrycia to własność całego państwa. Ups. No trochę ci się umarło, kolego. Straciliśmy oddział piechoty.
zabrali śmierć. Znaczy oni nie mieli innego wyjścia. Konieczne są naprawy polowe. To znaczy, to właśnie mówię, to nie jest tak, że zamiast odwrotu wybrali śmierć. Oni po prostu nic nie mogli zrobić, bo umarli. Trochę się umarło tak szybko. Ale wy moglibyście podjechać. Zrobimy tym razem szturm z dwoma oddziałami i tym razem z wami. To będzie o wiele lepszy pomysł, tak sądzę. Dobra, naprawcie i chowacie się. A wy, nie wiem, wy możecie tam stać, bo raczej tak nie dojdziecie. Ani chcę się już po was podjeżdżać, tak naprawdę. Czemu ten jeden cholerny czołg uciekł? Kurzył mnie. Czego Amerykanie mogli przesłać? A, bo tutaj... Ogrzej się i podjedziesz i naprawi ten silnik. Bo ten traktor, oczywiście... Powiem wam, że ten SZKFZ na pewno się wyprodukowany w jakiejś fabryce traktorów. Trzeba coś zbudować? Trzeba to naprawić. Zamienicie się już. Szybko, musicie się zamienić. Tu musimy na was już tylko puszczać flary tak naprawdę, bo tu i tak nie możemy nic innego robić. Trzeba coś wyburzyć? Naprawcie silnik. A wy chowajcie się tu. Teraz jakiś oddział, ale panzerfausty mają, to jest tylko bolące. Dobra, pyk, udało się, super. I teraz musicie wsiąć i pojechać. Ile tu macie oddziałów? RKM, RKM, to te dwie moździerze są najbardziej wkurzające. I tyle. Tylko to musimy wybić, bo te oddziały mają panzerfausta. Moździerz? Moździerz już celuje. Aż tam, no tam. Straciliśmy kolejne oddziały. Wow. Dobra, jedziemy do przodu. Paniec z flarami darmowymi. Nie spodziewaliście się SZKFZ-ów tutaj. Ty też jedź, wjedź. Wjeżdżaj tu, typie. No. Bo rzuciłbym na was jakimś młotowym granatem. Chwila. Rzucić tu granatem. I teraz, i pyk. I wsiadaj do środka. Dobra, jeden umarł. Czy ten opuszcza? Zawsze możesz, jak ma jedną osobę w ekipie, to zawsze opuszcza. Czy też nie jeszcze właśnie z panzerfausta z budynku? Tak można? Dobra, strzelaj do nich tu. Ma chrypkę. Ma chrypkę. I pyk. I patrzcie, co nim robią. I co możecie teraz tam zrobić? A powiem wam nic. Nic nie możecie nam zrobić, ale my możemy wam rzucić granatę, prawda? Tylko szkoda mi tego czołgu, że uciekł. I tyle? Ej. Chciałem, że to zrobicie coś więcej. Ale to... Kurde, mogliśmy miotacze ognia mieć nawet w sumie. Bo tu miotacze ognia robią naprawdę super robotę. Tylko na multiplayerach są zerpione. Wyszczecie ich, bo tutaj pokazujecie swój potencjał wojskowy prawdziwy. Chowajcie się tu. Wy macie miotacz... Ten macie mołotowy czy nie? Chyba nie macie, to podjeźdźcie teraz blisko. Podjeżdżacie tak. Podjeżdżacie tu. Ty się chowasz z drugiej strony i zrzucicie się za chwilę granat na podnogi. Jezus Mary, tu jest jeszcze jeden oddział. No i siadacie tu. Czemu ten oddział jeszcze? Czy by o nim potrafił się obrócić na nas? Brawo, to się udało. Jak tu wjedziesz, to będziesz zajmował, czy nie? Tak, czyli bo ja to w tym zajmuję. I teraz zazwiedź, tyk, granat. Mamy amunicję granaty, czy nie? Stój. Wieź amunicję i rzucimy im granata pod nogi. Nie będę się tego zupełnie spodziewali. Nikt się nie spodziewa granata pod nogami. Bum. Oddział strzelcy gwardii są dobrzy, lubię ich. Znaczy nie wiem przeciwko nim walczyć, ale są mocni. Tylko ten jeden jedyny niemiecki czołg. Ten jeden jedyny. Wkurza mnie on. Naprawdę. Towarzyszu lejtnancie, zwiadowcy donoszą, że zbliżają się niemieckie posiłki. Obsadzić moździerze! Przyszykujemy zasadzkę. Wiesz, musimy za wszelką cenę utrzymać ten obszar. Tu nie ma tchórzy. Ustawić rurę! Ruszamy. Może tutaj zniszczymy ten niemiecki pojazd? Moździerz obsadzony. Tylko gdzie teraz schować te moździerze? Może tu? Może tutaj? I was tutaj na przykład schowamy? Armia czerwona. To chyba lepsze niż spacer. No tak, no wiele lepsze niż spacer.
Tutaj idą, dobra. Tutaj musielibyśmy jakoś ich teraz zatrzymać. Zatrzymacie ich tak, zatrzymacie ich tu. A właśnie, że po prostu muszą jakoś ostrzelać. Nadjeżdżają, patrzcie, nadjeżdżają, oni się już zbliżają, ja to słyszę, ja już słyszę po prostu ich kroki. Tup, tup, tup po śniegu. Cyń, 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 na sankach. Odeprzyj niemieckie wojska lub zgiń. O, czyli jeżeli zginiemy, to też że już jedziemy tę misję tak naprawdę. Mamy zadanie, odeprzyj wojska niemieckie lub zgiń. Znacznie zmniejsza czułowane obrażenia, a ty zadajesz na trzeci, znacznie zmniejsza, o. Raz z drugiej strony atakujecie, tak? Raz z jednej, raz z drugiej. A, szał. Pyr. Komoś, jeżeli trochę myślą, gdzie strzelają. No i tyle, co te? To jest cały kontratak? Dopóki nie atakujecie czołgami, to wiecie, tutaj nic nie porobicie. Tak szczerze. Boję się puścić jakąś większą falę. Taka jedna duża fala. Połączy się w jedno. I pyk. Musi się uzupełniać. Cały czas na bieżąco. W górę rzeki jedzie niemiecki sztuk. No to patrzli w pizdu. Utopimy go. Szybko. Ostrzelać rzekę z mościerzy. Zniszczyć lud. Zatopić faszystowski. Dokładnie, zatopimy ich. Patrzcie co my im robimy. Patrzcie co my robimy. Ej, czekajcie, może się ustawcie. Bo SKF za tym mogą tutaj strzelać, nie? Zatopicie? Zatopicie go! No! Prawie! Zatopcie go! O ja pierdziu! Ostrzelajcie ich! Tutaj kto? Dobry strzał! Dranie zażyją lodowej kąpieli. To jest ten 10 czołg. Germańcy uciekają. Bez czołgu nie są tacy odważni. To był ten 10. Heh. No ja powiem, że to było trochę trudniejsze. To było trochę trudniejsze z tych misji, ale tak. Generał Mróz pomógł nam pod Moskwą tylko dlatego, że w ręce wpadło mu więcej Niemców niż Rosjan. Nie! To dzięki męstwu i poświęceniu Armii Czerwonej. Dzięki ludziom, którzy przelali krew, aby spowolnić wroga. Gdybyśmy nie walczyli tak zażarcie, zanim nadeszły śniegi, naziści grzaliby się w ogniu płonącej Moskwy. No nie sposób stwierdzić jego teorii prawdziwości. Misja ukończona. Trochę długo to było, ale zdobyliśmy na pewno złą kolejną odznakę, bo graliśmy na poziomie trudnym, prawda? Ej. Nie graliśmy tego na poziomie trudnym? Już dałem poziom trudny. Dobra, nieważne, na trudnym tak byśmy to przeszli. Moi drodzy, ja byłem Szpaku Szpakowski, to było Kompanów Heroes 2. Kampanią radziecką, trzymajcie się ciepło, cześć!